Pokémony, kiedy debiutowały w lutym 1996 roku jako gry na przenośną konsolę Game Boy, nikt nie spodziewał się, że w niedługim czasie staną się na tyle popularne, by doczekać się wielu tworów pochodnych, takich jak serial animowany, mangi, karty oraz całe mnóstwo zabawek. Film ten poświęcony będzie mandze, a konkretnie jednej wybranej, Pokémon Special, znanej również jako Pokémon Adventures. O mandze tej nagrałem już wcześniej jeden ogólny film, więc jeśli jesteś tu przypadkiem, a nie znasz jeszcze wspomnianego komiksu, sugeruję obejrzeć tamten film celem wprowadzenia do tego, o czym będzie tutaj mowa. Jest to także moje trzecie wideo z serii omówień poszczególnych wątków Pokémon Special, więc zachęcam również do zapoznania się z poprzednimi. Na etapie tworzenia pierwszych gier Pokémon nie planowano, aby tytuł ten stał się serią. Zmieniła to jednak rosnąca popularność marki, co doprowadziło do powstania sequeli gry znanych jako wersje Pokémon Gold oraz Pokémon Silver, które do sprzedaży trafiły w listopadzie 1999 roku. Nowe gry wprowadziły do serii nowy region, nowe postacie oraz 100 nowych egzemplarzy Pokémonów, których nie było w poprzednich grach. Wspomniane poprzednie gry, czyli Red i Green, a także ich poprawiona wersja Blue oraz wydana nieco później wersja Yellow, zostały zaadaptowane w mandze w dwóch wątkach fabularnych obejmujących łącznie 7 tomów i zatytułowanych kolorami odpowiadającymi poszczególnym wersjom gier. Nie inaczej było również w przypadku nazwy wątku adaptującego wersję Gold i Silver. Niezmienne również pozostało nadawanie głównym bohaterom imion odpowiadającym poszczególnym wersjom gier. Nowa historia rozpoczyna się w małym miasteczku New Bark w regionie Johto. Mieszkający tam młody trener Pokémonów imieniem Gold pewnego dnia napotkał innego młodego trenera imieniem Joey. Drugi z wymienionych chłopców był w trakcie wykonywania otrzymanego od profesora Oaka zadania, jakim było dostarczenie torby pełnej kul ze schwytanymi stworkami do profesora Elma, lokalnego eksperta w dziedzinie Pokémonów. Gold, dowiedziawszy się, kim jest adresat przesyłki Joey'ego, postanowił pomóc towarzyszowi. Nasz bohater to miłośnik audycji radiowych prowadzonych przez DJ Mary, pracującej w stacji radiowej Goldenrod, w rozgłośni, w której swoje audycje prowadzi również profesor Oak. Chłopak żywił więc nadzieję, że pomagając koledze osobiście pozna Oaka i dzięki temu uda mu się uzyskać autograf swojej ulubionej gwiazdy z radia. Wyruszając w podróż, Gold zabrał ze sobą plecak zawierający kule z mieszkającymi u niego w domu Pokémonami. Podczas swojej wędrówki chłopcy natknęli się w mieście na człowieka, który zarabiał, oferując innym udział w grze, na której przebieg miał wpływ i wykorzystując nieuwagę uczestników, skutecznie uniemożliwiał jej wygranie. Dostrzegł to jednak Gold, który z powodzeniem zdemaskował sprawcę nieuczciwych praktyk, ale przez to nie zauważył, gdy skradziono mu plecak z zabranymi z domu Pokémonami. Joey wysnuł wniosek, że celem złodzieja mogła być torba ze stworkami oraz różnymi ważnymi dokumentami, które miały zostać dostarczone do profesora. W związku z tym chłopcy udali się prosto do laboratorium Elma. W tym samym czasie profesor również został okradziony przez pewnego młodego trenera, który zabrał z jego laboratorium Pokémona zwanego Totodile. Opuszczając miejsce przestępstwa, natknął się on na Golda, który będąc przekonany, że ma przed sobą osobę, która ukradła jego plecak, rozpoczął walkę. W trakcie starcia dostrzegł miejsce, z którego zabrano Totodile'a oraz znajdującego się tuż obok innego Pokémona, który ewidentnie nie był zadowolony z zabrania jego towarzysza. Gold zdecydował się więc wypuścić owego stworka i dać mu szansę na podjęcie walki ze złodziejem. Tymczasem nieopodal laboratorium prawdziwi sprawcy kradzieży plecaka, którymi okazali się członkowie Team Rocket, zorientowali się, że nie są w posiadaniu torby profesora i postanowili naprawić swój błąd. Szybko dotarli do walczących w pobliżu chłopców i ponownie skorzystali na nieuwadze Golda, pozbawiając go przytomności. Drugi z chłopców nie dał się jednak tak łatwo pokonać
i z pomocą Pokédexu poradził sobie z Pokémonami zespołu R, zmusił ich do odwrotu, a następnie sam ulotnił się z miejsca zdarzenia. Kiedy Gold odzyskał przytomność, zastał obok siebie policjanta próbującego ustalić, co wydarzyło się w laboratorium. Na jego prośbę Gold pomógł w sporządzeniu rysopisu złodzieja, lecz jego opis znacząco odbiegł od rzeczywistego wyglądu sprawcy. Stało się tak, ponieważ nasz bohater zamierzał samemu schwytać winnego całej tej sytuacji. Jeszcze tego samego dnia Golda i Joe'ego odnalazł profesor Oak, który tropił tego samego złodzieja, gdyż ten zabrał z jego centrum badawczego najnowszy model Pokédexu. Dowiedziawszy się, czym jest skradzione urządzenie, Gold zażądał dla siebie jednego egzemplarza. Spotkało się to z odmową naukowca, w reakcji na co nasz bohater postanowił podjąć walkę, licząc, że osiągnie swój cel siłą. Zakończyło się to jednak jego szybką i sromotną porażką. Następnego dnia Oak postanowił donieść policji o nowych wątkach związanych z kradzieżą. Podczas podróży napotkał zniszczony namiot Joe'ego, a niedaleko również wołającego pomocy właściciela. Okazało się, że na skutek załamania pogody oraz silnego wiatru rattata Joe'ego wpadła do rzeki. Naukowiec dowiedział się również, że z pomocą stworkowi ruszył do rzeki Gold, który co prawda ocalił Pokémona Joe'ego, lecz przez to samemu znalazł się w niemałych tarapatach. W ostatniej chwili z kłopotów wybawił młodego chłopaka Oak. Ten przeprosił profesora i wytłumaczył, że pomimo złej pogody znajdowali się w tym miejscu, ponieważ trenował, aby stać się osobą godną Pokédexu. Jako że nasz bohater w dalszym ciągu chciał zdobyć to urządzenie, Oak zapytał go, czym są dla niego Pokémony. Dodał przy tym, że dla trenerów, którym kiedyś zadał to pytanie, były one przyjaciółmi i towarzyszami, to też był ciekaw, czy młody trener z Newbark może szczerze odpowiedzieć w ten sam sposób. Po chwili namysłu Gold odpowiedział, że o ile zabrany przez niego z domu Apom jest dla niego jak rodzina, o tyle z zabranym z laboratorium Elma Cyndaquilem połączył go wspólny cel. W związku z tym jest on dla niego nie tyle towarzyszem czy przyjacielem, ale partnerem i taką też relację zamierza stworzyć z każdym Pokémonem, którego od teraz spotka. Odpowiedź ta spodobała się Oakowi na tyle, że przystał na wcześniejszą prośbę młodzieńca i podarował mu upragniony przez niego Pokédex. Zwrócił mu również skradziony wcześniej plecak, który przypadkiem znalazł w drodze na policję. Świeżo wyposażony w elektroniczną encyklopedię o Pokémonach Gold poprosił Joe'ego o dostarczenie Pokémonów z plecaka z powrotem do jego domu, a sam udał się na poszukiwanie złodzieja. Obok wyglądu sprawcy, Gold miał również jeszcze jedną poszlakę co do tożsamości przestępcy. Upuszczoną podczas ich wcześniejszej walki rękawiczkę z wyhaftowanym imieniem Silver. Tak oto, po nieco przydługawym, bo liczącym aż 80 stron komiksu wstępie, rozpoczęła się podróż naszego nowego protagonisty. Pierwszy wątek tej mangi cechował fakt, że jego główny bohater podążał tą samą drogą, jaką pokonywało się w grach, odwiedzał te same miejsca, zdobywał odznaki i niekiedy walczył ze złą drużyną Rocket. Drugi wątek natomiast był zupełnie inny. Jego główna bohaterka nie chciała zostać mistrzem Pokémonów, nie zbierała odznak i podążała innymi ścieżkami, a także mierzyła się z innymi przeciwnikami. Nowa historia łączy w sobie oba te podejścia do fabuły. Gold podąża tą samą drogą, jaką pokonywało się postacią w grze i spotyka znanych z gry gym liderów, ale nie interesuje go walka z nimi, ponieważ jego nadrzędnym celem jest odnalezienie Silvera. Pojawiają się tu również wspomniani już członkowie Team Rocket, ale podobnie jak w arku o Yellow pojawia się również zupełnie nowy i o wiele groźniejszy antagonista, wokół którego z biegiem rozwoju akcji skupi się cała ta historia. Pomimo nieco odmiennego podejścia autora do gym liderów, nadal są oni czołowymi postaciami drugiego planu, a ich drogi na pewnym etapie splatają się z drogami protagonistów. Wartym wzmianki jest tu fakt, że tym razem twórca mangi w większym niż dotąd stopniu pokazał nam, czym zajmują się gym liderzy, kiedy nie pełnią swoich obowiązków wynikających z bycia liderem sali danego miasta. Dowiadujemy się przykładowo, że Falkner, lider sali miasta Violet, jest policjantem, Bugsy, lider sali w mieście Ezelia, jest archeologiem, a Morty, lider sali w mieście Mahogany, jest esperem, który pomaga innym odnaleźć zaginione rzeczy, ludzi lub Pokémony. Skoro już jesteśmy w temacie postaci, zacznijmy omówienie od naszych protagonistów. Gold. To imię naprawdę pasuje do naszego bohatera. Nie jest on co prawda szczero złotym chłopakiem, natomiast on sam zdecydowanie się za takiego uważa. Jest zarozumiały, uparty, lekkomyślny i uwielbia być w centrum uwagi.
Jednakże pomimo tych cech jest również niezwykle pomysłowy i jest w stanie wcielać swoje pomysły w życie praktycznie od ręki. Wbrew pozorom troszczy się również o bliskie sobie osoby, a w szczególności o Pokémony, których miał w domu całkiem sporo i wśród których dorastał. Powiadają, że milczenie jest złotem, zaś mowa srebrem. Lecz w świecie mangowych Pokémonów wydaje się, że jest zupełnie odwrotnie. O ile Gold jest typem osoby, która ma zawsze dużo do powiedzenia, o tyle Silver jest raczej małomówny. W przeciwieństwie do swojego pierwowzoru z gry nie jest aż tak narwany i złośliwy. Jest na ogół dosyć opanowany i pod względem chłodnego osądu sytuacji przypomina nieco Greena z Kanto. Co jednak łączy naszego bohatera ze swoim odpowiednikiem z gry, to fakt, że on również jest złodziejem. Silver wychodzi z założenia, że cel uświęca środki, w związku z czym dopuszcza się rozmaitych występków, by zrealizować swój plan. O tym, jaki to plan oraz o tym, co ukształtowało osobowość jego postaci, będzie jeszcze mowa później. Podejrzewam, że część oglądających zaczęła się już zastanawiać, dlaczego cały czas opowiadam tylko o dwóch postaciach, skoro na drugą generację złożyły się nie dwie, a trzy gry i tyle też powinno być postaci. Spokojnie, nie zapomniałem. I autorzy mangi również nie zapomnieli. Wersja gry znana jako Pokémon Crystal była dla wcześniejszych dwóch wersji czymś w rodzaju tego, czym dla Red, Green i Blue była wersja Yellow. Była to definitywna wersja gry tej generacji. Bazowym tworem, który wzbogacono o szereg modyfikacji, rozszerzeń i nowych funkcji. Jedną z takich nowości było wprowadzenie pierwszej grywalnej postaci żeńskiej, której odpowiednikiem w mandze była Crystal. W komiksie zadebiutowała w tomie numer 10, a więc dopiero trzecim tomie omawianego wątku i dlatego też nie było o niej ani słowa w przybliżonym wcześniej wstępie tej opowieści. Debiut nowej postaci był również debiutem nowego ilustratora tej mangi, Satoshiego Yamamoto. Jak wspomniałem w swoim ogólnym wideo, panią Mato, która rysowała pierwszych 9 tomów tej mangi, dopadła dolegliwość uniemożliwiająca jej regularne tworzenie nowych rozdziałów i koniecznym dla kontynuowania serii stało się znalezienie następcy. Pan Yamamoto, mimo doświadczenia w rysowaniu, nie miał wtedy kompletnie pojęcia o Pokémonach, ale wdrożył się w temat na tyle, że otrzymaną przed laty pracę kontynuuje po dzień dzisiejszy. Wracając jednak do postaci. Crystal już od momentu swojego debiutu jawi się jako wyjątkowo uczynna osoba, która w zubożałej Akademii Erla w mieście Violet nieodpłatnie opiekowała się tamtejszymi dziećmi. Gdy placówkę zaatakowała grupa slugm, ta natychmiast podjęła walkę, a następnie równie szybko i sprawnie schwytała wszystkich napastników. Widząc umiejętności dziewczyny, znajdujący się wtedy nieopodal profesor Oak postanowił zatrudnić ją jako swoją asystentkę, której powierzył ostatni z posiadanych przez siebie Pokédexów wraz z zadaniem jego uzupełnienia. Tak oto w swoją podróż wyruszyła ostatnia główna postać tego wątku. W podróż, podczas której nasza bohaterka odwiedza znane z gry lokacje i łapie konieczne dla realizacji swojej misji Pokémony. Punktem zwrotnym w jej historii okazuje się spotkanie z legendarnym Pokémonem zwanym Suicune. Po pierwsze dlatego, że z uwagi na swoją nieuchwytność staje się dla dziewczyn celem o wyjątkowym priorytecie. Po drugie dlatego, że w pogoni za nim nasza protagonistka wpada na szereg istotniejszych postaci, jak na przykład miłośnika Suicuna imieniem Eusin, członków Team Rocket, główną bohaterkę poprzedniego wątku Yellow, aż wreszcie na pozostałą dwójkę posiadaczy Pokédexów z Johto, Golda i Silvera. Jak wspomniałem w swoim ogólnym wideo, w tej mandze nowe historie nie spychają w zapomnienie tego, co działo się wcześniej. Wszyscy czworo protagoniści z Kanto pojawiają się w tym wątku i choć nie są już pierwszoplanowi, to mają swoją rolę na planie dalszym. Na dalszym planie zobaczymy również gym liderów z Kanto, a także inne postacie poboczne, takie jak na przykład Bill, Daisy czy wspomniany już wielokrotnie profesor Oak. Tym, co połączy wszystkie te postacie, jest nowe wspólne zagrożenie,
którego uosobieniem jest główny antagonista tego wątku, zamaskowany mężczyzna, zwany zamaskowanym mężczyzną. Powiedzieć coś o tej postaci bez spoilerów to tak jak nie powiedzieć nic. Debiutuje co prawda już w pierwszym tomie tego arku, natomiast jego zamiary, a tym bardziej tożsamość, pozostają tajemnicą przez większość fabuły. Zdradzę więc jedynie, że swoimi poczynaniami zmierzającymi do odbudowy rozwiązanej przez Giovanniego drużyny Rocket stopniowo zwraca na siebie coraz większą uwagę, a to z kolei prowadzi do nieuchronnej konfrontacji jego osoby ze wszystkimi ważniejszymi postaciami. Jak zwykle, w największym stopniu rozgaduje się na temat postaci ludzkich, gdyż to właśnie ich podróże obserwujemy, jednakże Pokémonom również nie szczędzono tu uwagi. Jeden z rozdziałów to wręcz w całości przygoda, którą obserwujemy bez udziału ludzi. Stworki, podobnie jak postacie ludzkie, również miały swoje unikalne osobowości, a te oswojone były zwykle odzwierciedleniem charakteru ich trenera. Omówiliśmy sobie dotychczas postacie i ogólny zarys fabularny, czas więc wspomnieć o jakichś ciekawostkach, które przewijają się w nowej historii oraz o tym, co pozostało bez zmian. Niezmienna jest tu na pewno użyteczność Pokédexu, dzięki któremu nasi bohaterowie uzyskują ułatwiającą im zwycięstwo wiedzę o stworkach przeciwnika lub, jak ma to miejsce w przypadku Krystal, ułatwia to schwytanie poszczególnych osobników. Niezmiennie również możemy obserwować nietypowe i kreatywne korzystanie z Pokéboli. Przykładowo, uwielbiający grę w Billarda Gold niejednokrotnie wspiera się rozkładanym kijem bilardowym, aby słać Pokébole w miejscach, do których nie sposób byłoby je dorzucić. Krystal natomiast, która doskonale odnalazłaby się na boisku piłkarskim, łapie Pokémony, używając do tego siły nóg. Jako że w drugiej generacji gier pojawiły się nowe warianty kul do łapania stworków, warto zaznaczyć, że nasza protagonistka zwraca uwagę na ich specjalne zastosowanie. W kwestii kreatywności w sposobie zastosowania wspomnieć tu można na przykład o sytuacji, w której gym leader z miasta Violet Falkner padł na pomysł przyczepienia do Pokéboli fragmentów skrzydeł Pokémona Skarmory, czyniąc z nich shurikeny, za pomocą których zamierzał złapać Suicuna. Przy tej okazji napomknę, że jak zwykle trenerzy na polu walki mogą oberwać tak samo jak ich Pokémony, to też muszą w jednakowym stopniu uważać na siebie oraz współpracować i kombinować, aby z każdej walki wyjść zwycięsko. Z przykładowych ciekawostek. Przedstawiono nam w tym wątku interesujący element świata przedstawionego, a mianowicie Stowarzyszenie Pokémon, będące organizacją ustalającą i egzekwującą prawo dotyczące Pokémonów oraz zasady rywalizacji między trenerami. Przykładem tego jest na przykład zasada, że każdy trener może nosić przy sobie maksymalnie 6 Pokémonów lub to, że gym liderzy mają obowiązek trzymać swoje Pokémony w specjalnie odznakowanych Great Ballach. Organizacji tej przypisuje się w mandze również wymyślenie walk podwójnych oraz potrójnych, które wprowadzono w grach z trzeciej i piątej generacji. Każdy region ma swój oddział stowarzyszenia i swojego przewodniczącego, choć na ogół są oni dość podobni do siebie. Do ich obowiązków należy też wybór oraz opłacanie gym liderów czy organizowanie zawodów Ligi Pokémon. Uznałem, że warto wspomnieć o tym, ponieważ z takiego rodzaju elementem w świecie Pokémonów stykamy się w grach dopiero w generacji 8, a nie kojarzę też, żeby anime podejmowało temat tego, kto odpowiada za organizację ligi w poszczególnych regionach. Odnośnie nowości w świecie przedstawionym, warto przypomnieć, iż w grach Gold i Silver wprowadzono po raz pierwszy tak zwane Shiny Pokémony, czyli stworki o obarwieniu innym niż ten, w jakim zazwyczaj występuje dany gatunek. Element ten nie umknął uwadze autora mangi i choć w przypadku czarno-białego komiksu jest to mało zauważalne, to jako takie shiny Pokémony w tymże komiksie są. Z innych ciekawostek uznałem za interesujące dwa nawiązania. Pierwsze to deskorolka, na której przemieszcza się Gold. Jest to ewidentnie nawiązanie do demonstracyjnych wersji Gold i Silver, które prezentowano na japońskim pokazie Nintendo Space World w 1997 roku. Postać, którą sterował gracz, mogła wtedy poruszać się po mapie szybciej, używając właśnie deskorolki, która pojawiła się w miejsce roweru znanego z gier pierwszogeneracyjnych. Drugie nawiązanie to kolejny element znany głównie fanom japońskim. Otóż mobilna wymiana stworków między dwiema grami, która stała się powszechna wraz z nadejściem gier z czwartej generacji, była możliwa w Japonii już na etapie generacji drugiej. Było to możliwe dzięki połączeniu Game Boya ze specjalnym adapterem, który łączyło się z telefonem komórkowym. Tego rodzaju wymianę mogliśmy zaobserwować w mandze,
gdy za pomocą połączenia telefonicznego Krystal uratowała uwięzionego przez grupę Pokémonów Stario Billa, przesyłając mu swojego Pokémona zwanego Natu. Jak wspomniałem na samym początku, Arc Gold Silver Crystal obejmował 7 tomów mangi, w których zawarto 90 rozdziałów, a więc tyle samo co obie historie z pierwszej generacji razem wzięte. Był to całkiem długi, acz treściwy wątek, w którym autor świetnie odwzorował znany z gier Johto, osadzając w nim oryginalną dla mangi historię, zarówno z nowymi, jak i wcześniej wprowadzonymi postaciami. Z uwagi na to, że podobnie jak w Yellow Arku główny wątek skupiał się na odkrywanej krok po kroku tajemnicy związanej z czołowym antagonistą, niezwykle ciężko było mi omówić fabułę bez zdradzania jej przebiegu. Na tym etapie, poza dotychczas przybliżonymi ogólnikami, pozostaje mi jedynie nadmienić, że całą historię należycie poprowadzono i domknięto, dzięki czemu wraz z nadejściem gier, które zapoczątkowały generację trzecią, również w mandze rozpoczęła się zupełnie nowa opowieść. Opowieść, której poświęcę kolejne, osobne omówienie. Podobnie jak moje dwa poprzednie materiały o Pokémon Special, także i to będzie mieć osobną część zawierającą spoilery, aby nie zdradzać fabuły osobom, które omawianego komiksu jeszcze nie czytały. Arc Gold Silver Crystal to obok Ruby Sapphire mój ulubiony wątek tej mangi. Odwzorowano w nim lokacje z Johto na tyle dobrze, że podczas lektury naprawdę dało się odczuć klimat gry. Swój udział miały tu nie tylko cyklicznie przewijające się w pierwowzorze postacie takie jak Eosin, czy istotniejsze dla gracza jednostki jak starsze małżeństwo Daker Couple, tudzież konstruktor Pokeboli Kurt, ale nawet postacie tak dalekiego planu jak młodzieniec Joey, czy jeden z rybaków, którego można spotkać w Johto na trasie numer 44. Bardzo podobało mi się również to, w jak dużym stopniu w nową opowieść zaangażowano postacie poprzedniego wątku, dzięki czemu dało się odczuć ciągłość fabuły z pierwszą generacją. Tak jak w wątkach z Kanto, tak i tu mogę również niezmiennie pochwalić walki, humor czy rozmaite sposoby, w jakie postacie korzystały z Pokeboli. Co jednak jest moim absolutnie najulubieńszym momentem w całym arku, to rozegrany w końcowej fazie historii turniej pokazowy między gym liderami, w którym naprzeciw siebie stanęli wszyscy znani i lubiani liderzy z Kanto oraz Johto. Zobaczenie takiego starcia między postaciami, które pokonywało się w trakcie przechodzenia gier, było dla mnie spełnieniem dziecięcych wyobrażeń odnośnie tego, czego chciałbym doświadczyć w adaptacji Pokémonów. Coś, czego w anime zasadniczo nie było, a w grach taka możliwość pojawiła się dopiero na etapie piątej generacji. Dodatkowo urzekło mnie to, w jaki sposób uczestnicy dobierali sobie przeciwników. Odbyło się to bowiem poprzez stosowanie owoców zwanych Apricorn, których kolor wskazywał oponenta, z którym dany zawodnik spotka się w walce. Przypominało mi to sposób, w jaki postacie z serii Dragon Ball losowały sobie przeciwników podczas cyklicznie odbywających się turniejów sztuk walki. Fabułę omawianego wątku można podzielić na 4 etapy. Pierwszy z nich obejmował tomy 8-9. Był wprowadzeniem postaci Golda i Silvera, a skupiał się głównie na prezentacji świata przedstawionego, ukazując nam co jakiś czas rywalizację czołowej dwójki, dzięki której obaj chłopcy rozwijali się podobnie jak pierwsi bohaterowie z Kanto i którą to rywalizację niejako zakończyło połączenie sił przeciwko wspólnemu wrogowi. Drugi etap to tomy 10-11, w których główną rolę odgrywała Krystal. Dziewczyna, która bardziej niż na walce skupiała się na łapaniu Pokémonów. Istotną rolę odgrywały tu również stworki zwane legendarnymi bestiami, które przeczuwając nadchodzące zagrożenie, podróżowały po Johto, rzucając wyzwanie gym liderom celem odnalezienia godnych siebie trenerów, którzy poprowadzą ich w walce. Trzeci etap, zawarty w tomach 12-13, to moment, w którym postacie zdają sobie sprawę z zagrożenia, jakim stanie się zamaskowany mężczyzna, gdy uda mu się odtworzyć drużynę Rocket i podczas którego wszystkie czołowe postacie jednoczą się w przygotowaniach do nadchodzącej walki. Ostatni etap to tom 14, który w całości pokrył starcie naszych bohaterów z głównym antagonistą i jego sojusznikami. Jeśli chodzi o postacie, tych, jak już wspominałem wielokrotnie, jest w tym wątku naprawdę sporo. Głównych bohaterów z Johto wyróżnia pewnego rodzaju statyczność osobowości, przez co ich rozwój w sporej mierze ograniczał się do rośnięcia w siłę lub zmiany nastawienia względem innych ludzi. O Goldzie,
najważniejsze rzeczy powiedziałem już wcześniej. Porównanie, którego lubię używać w jego kontekście, to stwierdzenie, że jest on pokemonową wersją Josepha Joestara z JoJo Bizarre Adventures. Innymi słowy, typ postaci, która dużo gada, ale nie jest zbyt silna, choć nadrabia sprytem. Przez całą drogę, jaką przebył w tym wątku, na pewno stał się lepszym trenerem i o ile jego charakter nie zmienił się, można było dostrzec, że to mimo wszystko dobry chłopak, który nigdy się nie poddaje. Jeśli chodzi o Silvera, to najczęściej w jego kontekście spotykam porównanie, że to bardziej wrażliwa wersja Silvera z gry. Z początku sprawiał wrażenie aroganckiego i szorstkiego, ale co jakiś czas pomagał innym, a i do ścigającego go Golda nie odnosił się zasadniczo wrogo. Postrzeganie jego postaci zmienia się, gdy dowiadujemy się, że na jego osobowość wpłynęła trauma z dzieciństwa, kiedy to został porwany przez głównego antagonistę. Poszukiwał on bowiem dzieci z potencjałem na zdolnych trenerów, które mógłby wyszkolić na podległe sobie jednostki. Plan ten, jak wiemy, nie doszedł do skutku, gdyż Silver wraz ze swoją przebraną siostrą Blue uciekł od zamaskowanego porywacza i zamierzał za wszelką cenę pokrzyżować niecne plany dawnego mentora. Najbardziej statyczną postacią z naszego czołowego trio jest Krystal. Krystal nie ma zasadniczo żadnych wad charakterów, które mogłaby zmienić czy rozwinąć. Wynika to z faktu, że już w dzieciństwie przeszła niezwykle ciężki jak na swój wiek trening i to właśnie w jego efekcie zdobyła swoje godne podziwu umiejętności. Po swoim spotkaniu ze Suicunem po raz pierwszy od tamtego czasu poniosła porażkę na tyle dotkliwą, by zachwiało to jej pewnością siebie i umiejętnościami, ale też nie na tyle, by dziewczyna nie otrząsnęła się z tego i wróciła do formy. Nie odmówię sobie przy tym nadmienić, że stało się to po tym, gdy naszą załamaną bohaterką wstrząsnęła nieco jej mama, ponieważ odbyło się to w sposób, który zdaniem niektórych wydawców tej mangi nie pasował do komiksu dla dzieci. Jeśli chodzi o starszych protagonistów, Red i Green mieli tu niewielką rolę, a ukazani zostali jako trenerzy weterani, którzy mimo swoich osiągnięć nadal poszukują nowych wyzwań, takich jak choćby sprawdzenie się w egzaminie na gym lidera. W przypadku Greena mieliśmy okazję zobaczyć rozszerzoną wersję jego backstory i poznać jego nauczyciela sprzed lat, o czym jeszcze w tym omówieniu wspomnę. Nieco większą rolę od obu chłopaków miała tu Blue, gdyż podobnie jak Silver, ona również została w dzieciństwie porwana przez zamaskowanego mężczyznę i wraz z przybranym bratem postanowiła wyrównać rachunki z przeszłości. Podczas wspomnianego porwania nabawiła się też fobii względem pokeptaków, którą udało się jej przezwyciężyć podczas finałowego starcia. Legendarne bestie z Johto, które podobnie jak w grze zostały wskrzeszone przez Pokemona Hoenn, były tutaj niejako zapieczętowane w czasie i ową pieczęć zupełnym przypadkiem naruszyła nasza nadludzko uzdolniona Yellow, która przybyła do Johto w poszukiwaniu Pokemona przywołanego przez Lensa podczas ich wcześniejszej walki w Kanto. Przerwanie wspomnianej pieczęci zostało co prawda wyjaśnione nie mocami żółtej bohaterki, a ukrytymi w jej kapeluszu piórami Hoenna i Lugii. Piórami, które okazały się również kluczowe później i przy okazji czego nasza bohaterka wreszcie zerwała z ukrywaniem swojej płci. Jako ciekawostkę warto też wspomnieć, że to właśnie ona nazwała nowy gatunek Pokemona, który przyszedł na świat ze związku Pikachu Reda oraz Pikachu Yellow. Miło, że w tej mandze mamy do czynienia nie tylko z następującymi po sobie pokoleniami trenerów, ale i Pokemonów. Istotną dla protagonistów rzeczą jest to, że profesor Oak zdefiniował u wszystkich posiadaczy Pokédexu wyróżniające ich talenty. Red był w jego opinii ekspertem w dziedzinie walk Pokemonów. Green ekspertem w zakresie ich treningu, Yellow specjalizowała się w leczeniu stworków, Crystal w ich łapaniu, Blue w ewoluowaniu, Silver w ich wymianie, a Gold w wykluwaniu pokemonowych jaj. Był to zaczątek nadawania przez autora mangi specjalizacji również przyszłym protagonistom jego komiksu. Jeśli chodzi o czołowe poboczne postacie mangi, czyli gym liderów, to w przypadku ekipy z Johto ich charaktery w większości odpowiadały charakterom ich odpowiedników z gier, a poza ukazaniem ich poza gym liderowej aktywności mieliśmy okazję obserwować głównie ich potyczki ze Suicunem oraz walki turniejowe. Były jednak dwa wyjątki. Pierwszy to ekspert sztuk walki i gym leader z Sinnawood, Chuck, który okazał się nauczycielem Greena z dzieciństwa i u którego trening zaowocował charakterystyczną samodyscypliną i stoickim spokojem naszego bohatera z Kanto. Drugim wyjątkiem był oczywiście Price,
niepozorny starszy pan i trener weteran, który okazał się głównym antagonistą wątku. Mam wrażenie, że odgadnięcie tożsamości zamaskowanego mężczyzny nie jest niczym trudnym dla kogoś, kto grał w gry z drugiej generacji i wie, że w Johto jest tylko jeden ekspert od lodowych Pokémonów. Jednakże sam pomysł na tę postać i cały ten jej straszny wygląd był według mnie trafionym pomysłem. Całą intrygę z cofnięciem się przez niego w czasie uważam za całkiem nieźle poprowadzoną, choć gdy przypomnę sobie, że za całym wywołanym przez niego chaosem kryła się względnie przyziemna chęć uratowania tragicznie utraconych przed laty Pokémonów, mam wrażenie, że był to powód dosyć błahy, szczególnie gdy porównamy go z szalonymi ambicjami elitarnej czwórki z Kanto. Skoro mowa o elitarnej czwórce, to jej członkowie pojawiają się w tym wątku, choć ich rola jest naprawdę niewielka i ogranicza się głównie do czasowego wsparcia paru postaci. Will i Karen, którzy zadebiutowali w grach jako członkowie nowej ligowej elity, pojawiają się w mandze jako czołowi podkomendni Price'a, a po jego klęsce schodzą się z członkami dawnej elity, by razem stworzyć nową grupę w składzie, jaki znamy z pierwowzoru. Czołowymi podkomendnymi zamaskowanego mężczyzny są tu także znani z gry admini Team Rocket, których rola w mandze ogranicza się do wykonywania i przekazywania dalej poleceń nowego przywódcy grupy. Skoro o przywódcach Team Rocket mowa, Serge, Sabrina i Koga nie są już członkami tej organizacji. Pierwsza dwójka powraca do roli gym leaderów, a Kogę, tak jak w grze, w roli gym leadera zastępuje córkę Janine. On sam natomiast nie ma w tej historii niemalże żadnej roli. Nie można tego jednak powiedzieć o elektrycznym sierżancie z Kanto, gdyż ten jest aktywny na dalszym planie już od 9 tomu, śledząc poczynania zespołu R, który pod nieobecność Giovanniego został przejęty przez nowego lidera. Jako ciekawostkę, można tu wspomnieć, że w wątku tym autor mangi przedstawił nazwę drużyny Rocket jako akronim złożony ze słów Raid on the City, Knockout i Evil Tasks. Dobór słów może nieco dziwić, ale dokładnie tak samo zapisano i rozwinięto tę nazwę również w wersji japońskiej. Skoro już jesteśmy przy gym liderach z Kanto, Brock nadal był postacią, która nie odgrywała specjalnej roli, a najbardziej zauważalny był podczas swojej turniejowej walki. Niemalże to samo można rzec o ekspertce od roślinnych Pokémonów Erice oraz o specjalistce od Pokémonów typu Psycho Sabrinie, które poza walkami turniejowymi przewinęły się tylko w paru scenkach pobocznych. Nieznacznie lepiej od wspomnianej dwójki wypadła świeżo wprowadzona ekspertka od Pokémonów trujących Janin, która oprócz walki turniejowej otrzymała własny rozdział wprowadzający, w którym miała okazję zawalczyć ze Suicunem. Oprócz wspomnianego sierżanta Serge'a, najistotniejszymi liderami sal z Kanto byli tu Misty i Blaine. To właśnie tę trójkę wybrały na swoich trenerów legendarne bestie z Johto. Przy okazji Blaine'a warto wspomnieć, że z pomocą Entei'a mógł on wreszcie pozbyć się wyniszczającej go więzi genetycznej, jaka łączyła go z Mewtwo, i tym samym wreszcie wypuścić na wolność efekt swoich niegdysiejszych eksperymentów. Co do Misty natomiast, warto przytoczyć coś, na co zwróciłem uwagę już przy omawianiu Yellow Arku. Mianowicie to, że nasza wodna ekspertka darzy pierwszego protagonistę uczuciem większym niż tylko przyjaźń, co tym razem było bardziej zauważalne i co swoją drogą dało się zauważyć również u Yellow. Fakt, iż obie panie były zauroczone Redem, był jednak dla autora wyłącznie punktem wyjścia do żartów i relacje te nie zostały pogłębione. Podsumowując, Gold Silver Crystal Arc był już nie tyle dobrą, co w moim odczuciu bardzo dobrą, jak na standardy serii opowieścią, osadzoną w świecie Pokémonów. Historią łączącą w sobie wierne odwzorowanie świata z pierwowzoru z oryginalną fabułą, czerpiącą w pełni nie tylko z gier, ale i motywów wprowadzonych przez autora w wątkach poprzednich. Nie brakowało tu akcji, humoru, tajemnic, emocji, a wszystko to zwieńczono widowiskowym starciem, które można spokojnie nazwać Pokémonowym odpowiednikiem Marvelowego Endgame. Historia ta dała nam też pierwszego Pokémonowego protagonistę, któremu udało się uzupełnić w całości Pokédex. Był to najdłuższy pojedynczy wątek tej mangi i zahaczał o tak wiele elementów oraz postaci, że najprościej powiedzieć, że jest to po prostu kolejny solidny etap fabuły komiksu i godna kontynuacja wątków z pierwszej generacji. Dajcie znać, co Wy sądzicie o trzecim arku tej mangi.
czy polubiliście nowych bohaterów oraz ich arcywroga, a także jakie momenty najbardziej Wam się spodobały. Wszyscy dotychczas wprowadzeni protagoniści nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa i w swoim czasie jeszcze powrócą. Wcześniej jednak autor przedstawi zupełnie nową historię w nowym miejscu akcji i z nowymi postaciami. Wydarzy się to w wątku Ruby Sapphire. Wątku, któremu poświęcę następne omówienie mangi Pokémon Special, znanej również jako Pokémon Adventures.